Niemal na ukończeniu jest znacznie opóźniona przebudowa budynku po gimnazjum nr 2 w Końskich, który w przyszłości będzie siedzibą miejsko-gminnego Domu Kultury. Planowanym uzupełnieniem remontu jest kilkumilionowa inwestycja budowa hali widowiskowo-koncertowej. Jakiś czas temu na jej budowę ogłoszono przetarg, a w minionym tygodniu poznaliśmy oferty wykonawców. Najkorzystniejsza z ofert, jaka wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Końskich opiewa na niemal 8 750 tysięcy złotych. O inwestycji opowiedział nam burmistrz Krzysztof Obratański. Zostanie zbudowany kompletny budynek z wszystkim, co służy jego pracy, za wyjątkiem wyposażenia specjalistycznego i sceny letniej zagospodarowania terenu. Inaczej mówiąc... Chcemy zostawić sobie szansę na ubieganie się o dofinansowanie dla pozostałych elementów tej, tej sali, bo ona jest stosunkowo dużym i znaczącym wydatkiem, a z Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 3 milionów złotych. Liczymy, że na scenę letnią wraz z widownią, na technikę, która jest bardzo kosztowna, wyposażenia sceny. Yy, będziemy mogli się ubiegać o dodatkowe pieniądze. Wiele wskazuje na to, że jeśli najlepsza oferta zostanie zaakceptowana przez urzędników pod kątem formalnym, to włodarze gminy zdecydują się na podpisanie umowy. Termin prac wyniósłby około półtora roku, co umożliwiałoby rozbicie środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na trzy lata. Przypominamy, że przebudowa budynku po gimnazjum nr 2 w Końskich nadal trwa. Realizacji inwestycji towarzyszą duże opóźnienia, jednak prace dobiegają końca. Jesteśmy w przededniu odbioru tej części, która była poddana procesowi przebudowy jesteśmy już w opóźnieniu. Według inspektora wydziału inwestycji bardzo możliwe, że do końca maja zostanie zainstalowana winda. To będzie taki ostatni element, który spowoduje, że wykonawca będzie mógł wystąpić do nas o Przystąpienie do odbiorów technicznych. Prawdopodobnie do końca maja zostanie także ogłoszony przetarg na wyposażenie sali kinowej. Prace z tym związane nie powinny potrwać zbyt długo. Według potencjalnych wykonawców, realizacja tej inwestycji nie przekroczy miesiąca.